Zostałam zaproszona do projektu Dbamy o lepszą codzienność przez sieć obywatelską Morzodok Polska jako projektant po to, aby zaprojektować przedmiot, który działa nieoptymalnie. Bazą do mojego projektu było tak naprawdę spotkanie z panem Wojciechem Paszkowskim, który jest jednym ze strażników działających w sieci obywatelskiej. Pan Wojciech opowiadał mi dużo o swojej działalności, o też takiej misji i motywacji, z jaką działa w swoim rejonie. Moim zdaniem takie działania mają sens, ponieważ uświadamiają większości społeczeństwa, że tak naprawdę mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Pan Wojciech działa, ponieważ wydaje mu się, że ludzie pewnych rzeczy nie zauważają albo nawet nie chcą ich widzieć. Te działania są bardzo ważne, ponieważ uświadamiają nam, jaki duży mamy wpływ na bieg spraw. Wybrałam szklankę, ponieważ jest to przedmiot, z którym mamy styczność kilka razy dziennie, więc jest szansa na to, że zatrzymamy się i pomyślimy. Szklanka jest pochylona i patrząc na nią może nam się wydawać, że w momencie nalewania płynu ona się przewróci. Jednak kąt został tak wymierzony, żeby ona zachowała swoją stabilność, ale powodowała w nas tą niepewność. Szklanka została wykonana w technologii formowania ręcznego szkła na gorąco oraz szlifowania metodą tradycyjną, używając kamieni. Myśląc sobie o tym projekcie, też sama siebie w tym obserwuję i wydaje mi się, że właśnie mając taki nieoptymalny przedmiot, z którego korzystamy codziennie, w pewnym momencie może to doprowadzić do jakiejś irytacji czy jakiegoś zmęczenia w ogóle tym, że to nie działa do końca tak, jakbyśmy chcieli. I to się może przekładać też na inne tematy, które nas dotyczą, na inne dziedziny. I to może spowodować taką lawinę w ogóle chęci właśnie zmiany czegoś.